Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie zaprezentuję Wam wielofunkcyjne urządzenie o nazwie Lokitor. Lokitor to urządzenie, które jest w stanie uruchomić silnik nawet do 8 litrów benzynowy i do 6 litrów diesla z akumulatorem 12V, który może być rozładowany. Tak więc, urządzenie bardzo praktyczne, szczególnie zimą albo gdy zapomnimy wyłączyć świateł. Drugą funkcją tego urządzenia jest. Pompowanie kół, na przykład od roweru, od samochodu. Możemy napompować materac, piłkę i wszystkie końcówki, wszystko co potrzeba, znajduje się tutaj w komplecie. Trzecią istotną funkcją jest funkcja bardzo mocnej latarki, która ma funkcję stałego świecenia stroboskopowego albo ewentualnie SOS. Ostatnią funkcją, która jest bardzo praktyczna i może nam się przydać, jest to funkcja powerbanka. Pojemność powerbanka 20 000 mAh ze złączem USB typu A z technologią Quick Charge 3.0, czyli możemy ładować urządzenia przy napięciu 5 i 9 V. Urządzenie to jest bardzo praktycznym rozwiązaniem, można byłoby powiedzieć, niezbędnikiem kierowcy. Jak sami widzicie, w zestawie poza samym urządzeniem mamy tutaj specjalne kable rozruchowe, które podłączamy za pomocą szczęk. Do biegunów akumulatora, przewód USB, USB typu C do naładowania tego urządzenia, ewentualnie w drugą stronę do ładowania innych urządzeń, np. smartfonów, tabletów. Mamy dwa przewody służące do pompowania kół lub innych urządzeń, np. materacy czy też piłek. Wszystkie końcówki niezbędne znajdują się w komplecie. Tak więc, jak widzicie, kompletne urządzenie w przedniej części z lewej strony za gumowymi zaślepkami znajduje się port EC8 służący do uruchamiania silników za pomocą kabli rozruchowych. Z prawej strony dwa porty USB, wejście-wyjście, przycisk włączający, wyświetlacz pokazujący wartości, przycisk plus i minus, aby ustawić ciśnienie z jakim chcemy napompować na przykład koło w rowerze albo w samochodzie. Przycisk włączający latarkę, która jest bardzo mocna. Natężenie światła to około 300 lumenów. Mamy funkcję stroboskopu i funkcję SOS oraz oczywiście funkcję stałego świecenia. Z prawej strony mamy złącze wyjścia do podłączenia przewodów do pompowania, na przykład koła od rowera, albo koła od samochodu, czy też np. materaca. W dolnej części parametry techniczne. Kilka informacji. Urządzenie od spodu ma gumowe nóżki, dzięki czemu stabilnie stoi na powierzchni. W zestawie dwie torebki, dzięki którym możemy wszystko wygodnie spakować, tak jak to widzieliście na samym początku. Na samym początku użytkowania tego urządzenia należy zapoznać się szczegółowo z instrukcją. Obsługi. Tutaj mamy wszystkie informacje, w jaki sposób używać poszczególnych funkcji, na co uważać, na co zwrócić szczególną uwagę. Parametry techniczne także są tutaj dokładnie wyszczególnione. Wyświetlacz bardzo ułatwia pracę z urządzeniem, ponieważ prezentuje wszystkie wartości na bieżąco. Jak widać, mamy tutaj sporo różnych funkcji. Możemy startować akumulator normalnie, czyli po prostu delikatnie rozładowany akumulator, ale jest też taka specjalna funkcja wymuszonego startu, gdy na przykład akumulator ym, głęboko zostanie rozładowany do wartości poniżej 1 V. Można wtedy wymusić specjalny tryb. Dzięki czemu nasze urządzenie dostarcza napięcie i umożliwia uruchomienie samochodu nawet z głęboko rozładowanym akumulatorem. Dodatkowo taką funkcję można wykorzystać na przykład do podłączenia urządzeń, które mamy na przykład na gniazdo zapalniczki, a nie mamy możliwości podłączenia w samochodzie. Ale to wszystko wam pokażę. Kody błędów, które mogą się wyświetlić na wyświetlaczu, także są szczegółowo opisane. Urządzenie ładuje się około 4 do 7,5 godziny za pomocą ładowarki np. do smartfona czy też tableta. Warto skorzystać z ładowarki, która umożliwia szybkie ładowanie przy napięciu 9 V. Dzięki temu nasze urządzenie naładuje się szybciej. W zestawie nie dostajemy adaptera, czyli ładowarki, tak zwanego zasilacza. W związku z czym należy skorzystać z ładowarki do smartfona, tableta lub portu USB w laptopie, komputerze w moim przypadku mam 4 wskaźniki na zielono czyli 100% urządzenie jest naładowane gdyby urządzenie się ładowało, wskaźniki migałyby urządzenie automatycznie się wyłączy, gdy nie będzie użytkowane pokażę Wam teraz, jak mocna jest latarka w tym urządzeniu zobaczcie około 300 lumenów w pełni wystarczy przy awaryjnej pracy przy samochodzie, a jako że mamy tutaj dosyć dużą pojemność akumulatora, to ta latarka może naprawdę bardzo długo świecić. Jest też funkcja stroboskopu i funkcja SOS. Tak więc urządzenie naprawdę bardzo praktyczne, szczególnie dla kierowcy. Z takim urządzeniem nie musimy się obawiać, że jeżeli rozładuje nam się akumulator, to z miejsca nie ruszymy. Ale to wszystko Wam pokażę w dalszej części filmu. Pokażę Wam teraz, jak działa funkcja ładowania np. smartfona czy też tableta, czyli tak zwana funkcja powerbank. Jak widzicie, domyślnie mamy napięcie w okolicach 5V, ale podłączymy np. smartfona. Który ma możliwość ładowania przy wyższym napięciu 9V. Wyłączę ekran, włączę. I w dolnej części mamy informację, że trwa szybkie ładowanie. Więc jest to powerbank funkcjonalny z opcją szybkiego ładowania. Jak widać, 9V. Napięcia i natężenie ponad 1A. Pokażę Wam teraz funkcję pompowania piłki. Mamy tu przykładową piłkę. Mamy tutaj miejsce, gdzie wkładamy igłę do pompowania. W zestawie taka jest. Oraz informacje, do jakiego ciśnienia mamy napompować. Pół bara. Skorzystamy z tej jednostki. Wyciągniemy sobie igłę, która jest w komplecie. Nakręcimy na końcówkę przewodu do pompowania. Kręcimy do końca. W środku jest uszczelka, tak więc mamy szczelne połączenie. Wsuwamy igłę do piłki. Drugą stronę przewodu wkręcimy do naszego urządzenia. Dokręcamy do oporu. I teraz wystarczy urządzenie uruchomić i ustawić odpowiednią wartość. Mamy dwie jednostki, bar albo PSI. Czyli możemy wybrać sobie jednostkę, jaką chcemy, i ustawić wartość za pomocą przycisku plus i minus w zależności od naszych potrzeb. Albo bary, albo PSI. Półbara. To urządzenie uniemożliwia nam ustawienie wartości półbara. Maksimum możemy ustawić 10 barów, a minimum 0,8 bara. Ale nie ma to większego znaczenia, ponieważ gdy uruchomimy pompowanie, to będziemy widzieć na bieżąco na wyświetlaczu aktualne ciśnienie. W każdej chwili możemy zatrzymać pompowanie. Wciskamy przycisk pump, czyli pompowanie. około 3 sekundy i urządzenie zaczyna pompować piłkę. Na wyświetlaczu będziemy widzieć zmieniające się ciśnienie. 30 bara 40 bara 50 i zatrzymuje pompowanie. Wyciągamy igłę i już mamy piłkę napompowaną. Jak widzieliście, jest to banalnie prosta czynność z takim urządzeniem. Teraz napompujemy koło w rowerze. Spoglądamy na oponę oraz na rekomendowane ciśnienie. Zawsze mamy w kilku jednostkach. My mamy tutaj możliwość napompowania do 4,1 bara. A napompujemy do 3,5. I taką wartość ustawimy. Czyli w zakresie dopuszczalnym dla tego koła, dla tej opony. Wkręcamy końcówkę do oporu. Odkręcamy zabezpieczenie zaworu. Wsuwamy końcówkę na nasz zawór i wciskamy zabezpieczenie, które uszczelnia połączenie. Na wyświetlaczu urządzenia widzimy aktualne ciśnienie, czyli 40 bara. I włączamy pompowanie, wciskając przycisk pump. W tym momencie chwilę musimy odczekać. Na wyświetlaczu na bieżąco zmieniają się parametry. I gdy żądany parametr zostanie osiągnięty, czyli żądane ciśnienie 3,5 bara, urządzenie automatycznie wyłączy się. Gotowe. W tym momencie wystarczy odbezpieczyć, wysunąć końcówkę, nakręcić zabezpieczenie zaworu, i gotowe. Jak widzieliście, czynność jest banalnie prosta z tym urządzeniem. Zróbmy to samo przy samochodzie. Korzystamy z tej samej końcówki. Odkręcamy zabezpieczenie zaworu. Nasuwamy końcówkę na zawór do końca i zabezpieczamy. Teraz ustawiamy ciśnienie, z jakim chcemy napompować nasze koło, za pomocą przycisków plus i minus, a następnie naciskamy przycisk pompuj i czekamy, aż się koło napompuje. I już mamy koło w samochodzie napompowane. Urządzenie automatycznie wyłącza proces pompowania, gdy osiągnie żądaną wartość. Maksymalne ciśnienie w barach to 10 barów, a w jednostkach PSI 150 PSI. Teraz pokażę Wam przykładową sytuację, gdy przechodzimy do samochodu. Przekręcamy kluczyk. i nie jesteśmy w stanie uruchomić silnika na przykład poprzez to, że zapomnieliśmy wyłączyć świateł, zanim poszliśmy do domu i akumulator przez noc się rozładował nie ma co dalej próbować, trzeba wspomóc akumulator ale zanim uruchomimy silnik za pomocą Jump Startera pokażę Wam funkcję woltomierza czyli pomiaru napięcia naszego akumulatora bez ładowania. Wystarczy podłączyć dwie szczęki zgodnie z polaryzacją, czyli plus do plusa, minus do minusa. Uruchomić urządzenie za pomocą przycisku Power i nacisnąć raz krótko przycisk Power. i w tym momencie jest pokazywane napięcie naszego akumulatora 12,1V jednak akumulator jest rozładowany ale jak widzicie, taka dodatkowa funkcja woltomierza jest dosyć przydatna tak więc jeżeli chcemy, za pomocą tego urządzenia możemy zweryfikować napięcie bez dodatkowego multimetru gdy już chcemy uruchomić silnik za pomocą naszego urządzenia czyli Jump Startera Lokitor wykonujemy podobną operację Czyli podłączamy szczęki zgodnie z polaryzacją, czyli plus do plusa, minus do minusa, i upewniamy się, czy dobrze wszystko się trzyma. Uruchamiamy urządzenie, i już od tego momentu możemy podejść do stacyjki, przekręcić i uruchomić silnik. Idę teraz do samochodu. Przekręcę kluczyk, i jak zobaczycie. Rozładowany akumulator nie stanowi problemu. Szybko i sprawnie uruchamiamy silnik. I gotowe! Właśnie to jest, można powiedzieć, fenomen, lub też ogromna zaleta tego typu urządzenia. Urządzenie zaraz po uruchomieniu silnika automatycznie przerywa ładowanie. Możemy odłączyć szczęki. Minus, potem plus. I urządzenie, jak widzicie, w pełni się sprawdziło. I nasz silnik pracuje, mimo rozładowania akumulatora. Oczywiście zalecanym jest, aby ten akumulator wyjąć najlepiej z samochodu i go doładować, jeżeli jest to możliwe, za pomocą prostownika. Ale w sytuacji awaryjnej nie ma na to czasu. Teraz Wam pokażę jeszcze jedną, ostatnią taką funkcję. To jest funkcja, e, która umożliwia nam wyprowadzenie napięcia 12V z tego urządzenia i podłączenia dowolnego urządzenia na przykład tutaj jak widzicie ładowarka, zasilacz i wideorejestrator wystarczy po uruchomieniu przytrzymać przez około 5 sekund przycisk BAR PSI i po chwili, zobaczcie, mamy już napięcie 12,2V teraz możemy podłączyć szczęki, na przykład do zasilacza samochodowego Minus do minusa, plus do plusa i urządzenie będzie bez problemu działać. Przykładowo można podłączyć CB Radio w mieszkaniu. Dodatkowo, tak samo uruchamiamy funkcję w przypadku, jeżeli na przykład nasz akumulator zostanie głęboko rozładowany poniżej 1 V. Standardowa opcja uruchamiania właśnie samochodu za pomocą e, naszego lokitora może być niedostępna, dlatego też należy właśnie w ten sam sposób uruchomić napięcie 12,2 V podłączyć urządzenie do akumulatora, czyli wymusić napięcie, a następnie możemy uruchomić silnik nawet z głęboko rozładowanym akumulatorem. Tak więc jak widzicie, urządzenie bardzo praktyczne, bardzo funkcjonalne. Czekam na wasze komentarze, co myślicie na temat tego funkcjonalnego urządzenia o nazwie Lokitor. Dziękuję za uwagę. Cześć.